Jadę do Kalisza na premierę filmu Opiekun o świętym Józefie. Będę chciał wam coś opowiedzieć o tym. Jestem już w Bazylice Świętego Józefa. Czekam na właśnie seans filmowy, oczywiście nie w Bazylice, ale w kinie. Idę się pomodlić u właśnie Świętego Józefa. Tu teraz czekam na seans. Jestem świeżo po premierze filmu Opiekun o świętym Józefie i już wcześniej zacząłem sobie obmyślać, co wam powiem po filmie. Że fajny, że polecam i tak dalej. To mi się tak w głowie układało, że warto, bo to o świętym i to jeszcze o Józefie. Ale jak zacząłem oglądać, mniej więcej w 40 minucie, jak zacząłem widzieć, jakie tam problemy ludzkie są zawarte, jak bardzo to jest życiowe, jak to opowiada o życiu, a w tym wszystkim jest postać świętego Józefa, to mnie po prostu rozwałkowało emocjonalnie, bardzo dużo emocji się pojawiło. Gdzieś tam wspomnienia, ludzie, historie ludzkie i to jakiś znowu taki ciężar odpowiedzialności za mnie, że prowadzę tak.